Tekst Manny na 7 kwietnia, Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie, Filipensów rozdział 4 werset 19. Komentarz parauzyjny. Jeśli nie masz pałającej gorliwości do ogłoszenia dobrej nowiny o wielkiej radości, módl się o nią żarliwie, wiernie i wytrwale oraz o nią zabiegaj. A wkrótce ją zdobędziesz. Jeśli masz gorliwość i miłość do Ewangelii, a brak ci zdolności do jej przedstawiania, módl się o tę zdolność, jednocześnie w pełni wykorzystując to, co już posiadasz. Jeśli masz gorliwość i zdolność, a brak ci okazji, jak najszybciej przedstaw to Panu w modlitwie, mówiąc Mu, że wiernie wykorzystujesz wszystkie nadarzające się sposobności. Wówczas oczekuj liczniejszych okazji, nie zaniedbując korzystania z tych najskromniejszych i najmniejszych, jakie są w Twoim zasięgu. Reprint numer 2004 Komentarz Epifaniczny: Wszyscy chrześcijanie potrzebują mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy który Bóg zobowiązał się rozwijać w wiernych. W swych niezgłębionych źródłach mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy Jehowa posiada obfitość bogactw, by zaspokoić wszystkie ich potrzeby. Naprawdę szczodrze zaspokaja potrzeby wszystkich tych, którzy proszą o to w imieniu i przez Jego Syna, którego uczynił dla nas mądrością, sprawiedliwością. Uświęceniem i wyzwoleniem. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 23, Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mnie, a do wód cichych prowadzi mnie. Dusze moje posila, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś ty ze mną, laska twoja, i kij twój, te mnie cieszą. Przed obliczem mojem gotujesz stół przeciwko nieprzyjaciołom moim, pomazałeś olejkiem głowę moje, kubek mój jest opływający. Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie twe pójdą za mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał w domu pańskim na długie czasy. Psalm 34, wersety od 8 do 11. Zatacza obusanią pański około tych, którzy się go boją, i wyrywa ich. Skosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan. Błogosławiony człowiek który w nim ufa. Bójcie się Pana Święci Jego, bo nie masz niedostatku bojącym się Go. Lwięta niedostatek cierpią i głód, lecz szukającym Pana nie będzie schodziło na wszelkiem dobłem. Psalm 50, werset 10. Albowiem mój jest wszelki zwierz leśny, i tysiące bydła po górach. Psalm 65, wersety od 10 do 14. Nawiedzasz ziemię i odwilżasz ją, obficie ją ubogacasz strumieniem Bożym, napełnionym wodami, i gotujesz zboże ich, gdy ją tak przyprawiasz. Zagony jej napawasz, bruzdy jej zniżasz, drzdami ją odmiękczasz, a urodzajom jej błogosławisz. Koronujesz rok dobrocią twą, a ścieżki twoje skrapiasz tłustością. Skrapiasz pastwiska na pustyniach, tak, że i pagórki radością przepasane bywają. Przyodziewają się pola stadami owiec, a doliny okrywają się zbożem, tak, że wykrzykają i śpiewają. Przypowieści Salomonowe rozdział 8 werset dwudziesty Abym tym, którzy mi je miłują, dała w dziedzictwo majętność wieczną, i skarby ich napełniła. Izajasza rozdział 25 werset 4. Albo ty był twierdzą ubogiemu, zamkiem nędznemu w ucisku jego, ucieczką przed powodzią, zasłoną przed gorącym, gdyż wściekłość okrutników była jako powódź podwracająca ścianę. Malachiasza rozdział trzeci werset 10. Znieście wszystkie dziesięciny do szpichlerza. Aby była żywność w domu moim, a doświadczcie mi je teraz wtem, mówi Pan zastępów, jeśli wam nie otworzę okien niebieskich, a nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że go nie będziecie mieli gdzie podziać. Ewangelia Mateusza rozdział 6 wersety od 26 do 33 Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy ojciec wasz niebieski żywi, je, i zaliwy nie jesteście daleko zacniejsi na dnie? I któż z was troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? A o odzienie przedrze się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jako rosną, nie pracują, ani przędą. A ja wam powiadam, iż ani Salomon we wszystkiej sławie swojej nie był tak przyodziany, jako jedna z tych. Jeździ tedy trawy polną, która dziś jest, a jutro bywa w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, a zaż niedaleko więcej was. O małowierni, nie troszczcie się tedy, mówiąc, cóż będziemy jeść. Albo co będziemy pić. Albo czym się będziemy przyodziewać? Bądź tego wszystkiego poganie szukają, Wiedź bowiem Ojciec wasz niebieski, Że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego I sprawiedliwości Jego, A to wszystko będzie wam przydano. Rzymiany rozdział 8 werset 28 A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, Wszystkie rzeczy dopomagają ku Dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. 2 Koryntów rozdział 9 wersety 8 i 9 A mocem jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkim zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi Dobremu, jako napisane, rozproszył dał bogim. Sprawiedliwość jego zostaje na wieki. Żydów rozdział trzynasty, wersety piąty i szósty. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tem, co macie. boć sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę, tak abyśmy śmiele mówić mogli. Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. Pierwszy Piotra rozdział 5 werset 7. Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma piecze o was. Efezów rozdział 1 werset 7. W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego. To rozdział 3 werset 16. Aby wam dał według bogactwa chwały swej żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku. Pieśni 67 110 63 119 121 293 301. Wiersze Brzasku 202. Zachować odwagę. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5508 Pytania: Czy w tym tygodniu Bóg zaspokoił moje potrzeby? W jakich okolicznościach? Jak to na mnie wpłynęło? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.